Dzień dobry, dzień dobry. Siema, siema, cześć, witajcie. Tak jak już mogliście zobaczyć u nas na Instagramie, że zaczynamy wspaniałą naszą przygodę na Chorwacji. Będziemy pływać takim pięknym właśnie jachtem. Mam nadzieję, że popłyniecie w tą przygodę razem z nami. Opowiemy wam troszkę o tym, jak się pływa. Pokażemy wam nasze życie na tej łodzi, nasze przygody. No i zobaczymy, jak funkcjonalnie można korzystać właśnie z prądu bez prądu. Zapraszamy was, śledźcie nasze przygody, a jesteśmy tutaj gośćmi firmy EcoFlow. Będziemy tutaj właściwie pływać na łodzi, która w tym momencie jest prototypem, bo jest to pierwsza na świecie łódź, która korzysta w 100% z energii niezależnej, więc zobaczymy, jak się tutaj nam będzie to wszystko sprawdzało w warunkach takich, wiecie, życia na co dzień. Więc no, dla nas fantastyczna przygoda i myślę, że będą ciekawe odcinki. Tym bardziej, że no, wszystko jest dla nas tutaj znowu po raz pierwszy, więc emocje niesamowite, wrażenia na pewno też będą niesamowite i postaramy się przekazać wam to po prostu tak, jak my to czujemy, tak jak my to widzimy, tak jak my tego wszystkiego będziemy tutaj próbować pierwszy raz używać. No, ja już jestem podekscytowana, nie wiem jak wy. Znaczy, ja też jestem podekscytowany, ponieważ łódź ma 37 stóp, czyli jest jakby półtorej naszej i jest szerokości no też praktycznie dwa razy szersza, więc też wyzwanie mamy niesamowite, ale to już zapraszamy do oglądania kolejnego, znaczy nie, no tego vloga, tego no, i kolejnych, tak. Tego i kolejnych, a właśnie Hubert z Madzią poszli, słuchajcie, o machają tam, poszli do samochodu, bo właśnie się instalujemy na łódkę, za chwilę jedziemy po Gabrysie, bo Gabrysia przelatuje z Mateuszem samolotem, więc tak, jedziemy za chwilę do Zadaru. A jesteśmy w marinie Marina Kornati, Biograd na Mory. Pirs 4, bardzo fajne jachty stoją. A, czyli takie większe wszystko. 37, 55 stóp. Także fajnie, bo temperatura jest w Chorwacji. Mamy 25 września, słuchajcie, jest bardzo ciepło. Około 25 stopni jeszcze. Dzisiaj tak mówię, trochę wieje. Zresztą słychać gdzieś tam, że trochę wieje, ale generalnie tak czy tak jest mega. Także jutro pewnie będziemy wypływać. Dzisiaj odpoczywamy, bo całą noc żeśmy tutaj jechali. Zrobiliśmy 1170 km. Wyjechaliśmy wczoraj wieczorkiem w Chorwacji, gdzieś tam na 2 godzinki, żeśmy się zatrzymali, przespaliśmy się, przenocowaliśmy się i tu byliśmy już o 10. Przyjął nas Robert. Robert, pozdrawiam ciebie. Właściciel jednostki, opiekun jednostki. I bardzo fajnie nam przedstawił. Generalnie 2 godziny żeśmy przegadali, a teraz mamy do rozpakowania cały normalnie samochód. Mam wrażenie, samochód. Że mamy tyle klamotów, że nam tej łódki braknie. Chociaż jest dużo większa, nie? No dobra. No to co, ja w tym momencie kamerkę już wyłączam. Jeszcze tu mamy całą tulę. I co, i nosimy. O, jest nasz Dronix. Jest nasz Dronix, tu są jakieś jeszcze warzywka, przyprawy. No słuchajcie, generalnie to co mamy u siebie w kamperze, czy w przyczepie, czy w łódce, no to niestety jak się wybieramy gdzieś tam, to wszystko trzeba jakby skompletować od nowa, ale to też jest fajne, bo w domu się myślało, kurczę, co jeszcze i tak dalej. No, a tak wygląda ta szybko marina. Może jakbyśmy sobie zapamiętali, to wyścignia w razie. Gdzie? No pewnie, że tak, dawaj, że go. O. Ja się trochę wstydzę, ale jak ty sobie weźmiesz... Nie, no pewnie, że ten. Dawaj, że go. O, zobaczcie, jaki wózeczek stoi, transportowy. Za chwilę go oddamy. Adzia, zobacz. Jak tragacz. Kiedyś były takie tragace. Moja babcia miała. Tylko, że to takie na dwie rączki były. Magda, pamiętasz tragac jeszcze? Pamiętam. Pamiętasz? Mieliście? Mieliśmy. Oj, dobra. Byliśmy bardzo przerażeni, jak zaczęliśmy znosić tu nasze klamoty, ale to jest tak pojemna łódka, że właściwie po pierwszym przerażeniu zaczyna to już troszeczkę wyglądać. Ja tu mam na przykład maseczkę, którą jeszcze nie wiem, gdzie schowam, ale no bez porównania, słuchajcie, do naszej łódki jest dużo większa, więc no, zapewnia też troszeczkę inny komfort. 27-37 stóp.
bo możemy się tutaj poruszać, wiecie, na dole w mesie tak po prostu swobodnie, na stojąco. To jest to, czego u nas brakuje. Oczywiście nie narzekam na naszą łódkę, bo jest wspaniała i kochamy ją, uwielbiamy. Ale jednak jak się wejdzie do większej, no to czuć, że to jest różnica. Pamiętajcie zawsze metr dłuższą i pół metra szerszą. No tak to dobra, mówią, układamy się, a potem wam pokażemy, co tu jak i tak dalej, tak, bo naprawdę miejsca... Tak, zrobimy taki odcinek room tour, dokładnie. Wreszcie mamy komplecik. Rzadko się ostatnio zdarzało, ale się tym razem udało. Robimy sobie teraz taki chill i zbieramy siły na jutro, bo po naszej długiej podróży prawie sobie troszeczkę dzisiaj właśnie teraz odpoczniemy. Wiatr wieje dalej bardzo duży, więc nigdzie nie płyniemy. Poczekamy do jutra, zobaczymy, jak się sytuacja będzie prezentować. Za nami zachodzi. No, już się pomału robi. Jest bardzo ciepło, w sumie jak tylko jak wieje ten wiatr, to tak czuć, że się robi trochę chłodniej, ale generalnie bardzo przyjemnie 20, jest. 27 stopni jest, jakbyśmy jechali po gabinie na lotnisko, to 27 stopni pokazywało, a temperaturę, bo Hubert mówi, że jest, nie? 24,2. 24,2. Także woda ciepłutka. No a w ciągu dnia było bardzo ciepło, więc mieliśmy tu zamkniętą tą przegrodę. Te drzwi były zamknięte, włączona była klimatyzacja. No i się tam relaksowali, co niektórzy. Właśnie mówię tak, jakby nie było klimatyzacji, to chcąc nie chcąc wszyscy siedzieliby gdzieś na zewnątrz, ale jak tylko była klimatyzacja, to od razu każdy myk, pyk, poszedł się schłodzić, ale zrelaksować. Obiad za to ugotowali. Tak. Hubert i Madzia nam zrobili obiad. Dzisiaj były pyszne tortille z kurczakiem. Ale niestety nie pokażemy wam, bo już wszystko zjedliśmy. My sobie tu na razie posiedzimy. Jak zbierzemy trochę sił, to może się jeszcze gdzieś przejdziemy. No a póki co pozdrawiamy serdecznie całą ekipą z naszej pięknej łodzi. Trochę nam przywiewa, a że słoneczko już zachodzi, zrobiło się chłodniej, to postanowiliśmy sobie założyć bimini portowe, bo nam gaba zmarzła. No zimno w tej Chorwacji. Jakieś takie nie adriatyckie klimaty w tym roku. To przyjeżdża pod koniec września, nie? No. Tylko wariaci. To dlatego bilety tanie były. Nie wiem, czy takie tanie. No nie wiem, 500 od osoby zapłaciliśmy w dwie strony. To dajcie znać w komentarzach, czy to tanio, czy nie tanio. No właśnie. Kto lata, to będzie wiedział, czy trafili okazję, czy po prostu nie trafili. O, a tu montaż idzie pełną parą. O, uwaga na palce. Uwaga na pance! Palce palcami, ale paznokci szkoda, nie? Masz zestaw naprawczy? Okej. Okay. Dobra, i teraz ten bok. No. A ty masz zestaw naprawczy? To jak padnie to kaplica. To naprawdę musimy uważać na nasze pazurki. Mario, masz pazurki? No, obcięte. A Mateusz tu beksuje, bo właśnie nie ma obcięte i sobie nie wziął obcinacza. A ja mam, mogę ci włożyć. O, widzicie, okay. Wszystko jest. No i teraz będzie nam cieplutko. Ale wiecie co, już jest tak z 2 stopnie więcej teraz. No. Od razu się najbardziej przyjmuje. Z tej strony po prostu wiatr tu napierał. A tu nie mamy tak podwiązane, bo jest ponton złapany do tego. Ale tak, żeśmy tu tylko... Ale jest spoko, bo też jest tak trochę świeżego powietrza, no, więc się tak nie kisimy tu. No, a tamtego nie trzeba, bo ten wiatr szedł w tą stronę, to nawet nie trzeba tamtej strony zdejmować. Każda łódka ma swój patent na zakładanie bimini, nie? Ile łódek, to tyle różnych rozwiązań. A pokaż, tu jest jakiś ten szyberdak. Tu ma jeszcze, o. I możemy patrzeć na gwiazdy wieczorem. Ja już po wieczornej toalecie, to pokażę wam, jak wyglądają sanitariaty w porcie Kornati. Biograd na morzu. Tu mamy kibeleczki. Cały rząd. Do końca. Umywalki, lustra, dozowniczki, dodatkowo suszarki, kontakty. Przede wszystkim, słuchajcie, pięknie, czyściusieńko. Tu zobaczcie, macie przewijak dla dzidziuśków. No i tu po tej stronie mamy prysznice. Czyściusieńkie, wystarczająco dużo kabin,
Dodatkowo z drugiej strony mamy jeszcze umywalki. No słuchajcie, byłam tutaj wcześniej sprawdzić. No i z racji tego, że jest mega przytulnie i tak, wiecie, czyściutko, sterylnie, no to zdecydowałam, że idę dzisiaj tutaj do łazienki na swoją toaletę. No bo jest nas kilka osób na łódce, żeby nie robić kolejek, no to tak będzie szybciej, a wiecie, dziewczyny zawsze potrzebują trochę więcej czasu. No i po drugiej stronie jest męska część. Tu jeszcze zobaczcie, mamy od razu zlewnie, można tutaj umyć naczynia. No i tu jeszcze z tej strony też mamy takie same łazieneczki. Też są toalety, umywalki i prysznice. Także naprawdę jest tego bardzo dużo, więc pomimo tego, że port jest tak ogromny, no to myślę, że w miarę sprawnie to idzie. Nie ma żadnej dodatkowej opłaty za korzystanie z łazienki. Nie ma limitu wody, więc tym bardziej jest to super. Także jak będziecie tutaj i będziecie chcieli skorzystać z tych sanitariatów, które są tutaj w porcie Kornati, to spokojnie możecie korzystać. A zobaczcie, pokażę wam jeszcze, jak wieje w dalszym ciągu. Tu mam palmy i tak uginają się i liście na wietrze szumią fantastycznie. Dzwonki z masztów dzwonią. No super, po prostu. Także zobaczcie, z zewnątrz tak wygląda ta łazienka tutaj portowa. Także jak potrzebujecie tutaj przyjechać i chcecie korzystać z takiej portowej, to tu spokojnie możecie. A ja idę teraz tam, prawie do samego końca i tam skręcam w prawo i na przedostatnim chyba miejscu na pirsie stoi nasza łódka. No, a zachód słońca już dawno za nami. Także słuchajcie, mamy już piękną, wczesną nockę. No i ja jestem ciekawa, co tam się dzieje u nas na łódce o tej porze. Hello, dzień dobry. My sobie już tutaj dzisiaj wstaliśmy. No i chcieliśmy zacząć przygotowywać śniadanie. Ale okazało się, że nie mamy deski do krojenia. Albo nie możemy znaleźć kompletnie. Nie mamy noża takiego zwykłego, mamy tylko taki ząbkowany do chleba. I nie wiem, czy powiedziałam miski, czy deski do krojenia, ale nie mamy jednej z tych dwóch rzeczy jeszcze. Także musimy się jeszcze wybrać do Konsuma. Jeszcze Madzia też mówiła, że coś potrzebuje sobie dokupić. Wodę 5-litrową. I musimy jeszcze dokupić wodę 5-litrową do gotowania w czajniku. Także takie małe zakupy jeszcze z rana musimy zrobić. Tutaj od samego rana szykujemy już dzisiejszą trasę. No dobra, i słuchajcie, chcemy sobie przepłynąć na Wrgadę. Wrgada to jest taka niewielka wyspa, ona tu ma z jednej strony piaszczystą plażę i chcemy tam właśnie się dzisiaj pokąpać i mamy tak naprawdę niedaleko do tej Wrgady, bo my jesteśmy, czekajcie, tu już nam za daleko poszło. Policjan, za daleko. O, Paćman. Czyli my jesteśmy tutaj. Biograd na Moriu. O, a Wrgada mamy tu akurat, nie? Na jednej tej nam. Także niedaleko. I potem płyniemy, jak się pokąpiemy, to wieczorem będziemy płynąć na Murter. I prawdopodobnie dzisiejszy nocleg zrobimy sobie gdzieś w okolicach Murtera, ale nie wiemy jeszcze, czy gdzieś tam Bettina, czy w tym głównym porcie w Murterze, żeby sobie tam gdzieś wieczorkiem iść na jakiś spacer, ale generalnie gdzieś tu tam w tych terenach, nie? A jutro będziemy ustalać trasę, bo jutro będziemy płynąć sobie dalej w dół, czyli na południe. No i będziemy tam gdzieś, nie wiem, Wodice, Slarin może, ale to już zostawimy na jutro. Zobaczymy jak dzisiaj. Dzisiaj wiatry są, słuchajcie, troszeczkę mniejsze, bo wczoraj było wszystko na pomarańczowo na Windy. Był bardzo duży wiatr, dzisiaj już jest kolor zielony, a kolor zielony chyba to jest lepszy, 35 na godzinę gdzieś? Do 35 na godzinę, ale na południe jak będziemy płynąć, zobaczcie, to już jest bardzo mały wiaterek, niebieskie pole jakby na aplikacji Windy, no to jest wtedy, że jest bardzo słaby wiatr i można swobodnie sobie popłynąć. Ja mam już swoją misję poboczną, znalazłam gumki do włosów, bo sobie zapomniałam spakować. Widzę już tutaj, że mama niesie miskę.
zapytałam właśnie pani i okazuje się, że w tym konsumie nie mają ani noży, ani desek do krojenia, więc będziemy musieli najprawdopodobniej szukać gdzieś indziej tych rzeczy. Robimy najazd na Iskę. No i wyszłyśmy ze sklepu bez niczego w rękach, bo nie znalazłyśmy nic, po co właściwie przyszłyśmy. Więc teraz lecimy do Konsuma, do chłopaków, jest tutaj przed nami. Jesteśmy w takim centrum zakupowym, gdzie dookoła jest pełno właśnie takich pojedynczych sklepików. A to jest w ogóle, ten Konsum to chyba część większej galerii po prostu jest, nie? Chyba tak. Tak mi się wydaje. Więc chodzimy teraz tu, no i zobaczymy, co znajdziemy. Pokaż, co kupiłeś. Buty. Ile zapłaciłeś tutaj za takie buty? 11 euro albo 12. No to tak w miarę przyzwoicie. Pani znalazłam, bo tak wygląda ścianka właśnie na takie rzeczy. Miseczkę, no tylko taką widzę. Ale są też deski do krojenia. Ale są deski, więc bierzemy miskę, deskę i jakiś kieliszek. No to bierzcie, kieliszki tu mamy. No dobra, no to finalnie co kupiliśmy, już 10, pokażemy 10, wam 10, na łódce. Gaba, to czego żeśmy nie kupili? Nie kupiliśmy skrobaczki, więc nasze ogórki będą wyglądały jak z Minecrafta. Nie kupiliśmy też drugiego noża, ale się znalazła mama w szufladzie, więc po prostu średnio sprawdziliśmy, co mamy w sumie. Aha, a propos ogórków z Minecrafta, pokaż. Przechodzę przyspieszony kurs obierania nożem, bo nie robiłam tego od lat, po prostu jestem przerażona, ale nie jest tak źle, jak powiedziała Gabrysia. No dobra, no, masz parę. Ale tempo mam niesamowite. Mati kroi chleb, kurde, każdy coś robi, a Mario nic, nagrywa. My z Madzią właśnie myjemy szyby, podpiliśmy sobie szlaucha i płukamy je na razie słodką wodą i zaraz ściereczką weźmiemy, bo wczoraj byliśmy tylko chwilę na morzu, a zrobiły się takie strasznie usolone, no bo tak fale pryskały na tym wietrze, że tak samo tutaj, zobaczcie, Madzia myje relingi, płuka je w zasadzie z tej słonej wody. No i będziemy się gdzieś tam powoli zbierać po śniadaniu. Także szybka umyta. Już nie ma tych białych kropel po soli w ogóle. Dobra robota, Madzia. Idę jeszcze, dolejemy od razu zbiorniki z wodą na pełne przed wypłynięciem. Tu wam wszystko pokażę. Mamy taki klucz. W tym miejscu jest wody, pierwszy zbiornik i go teraz będziemy otwierać. Cyk. Dobra. I tutaj dajemy szlaucha i będzie się lała woda. Dobra. Z tej strony nam już wylatuje. Tutaj widać, że pryska, czyli zbiornik jest pełen. Tu jeszcze będę mówiła, żebym przelał pokład. Przelejemy. Tu idziemy zakręcić. Ogólnie na łodzi są dwa zbiorniki z czystą wodą. Ten jest pierwszy, ma 200 litrów i tam jest drugi, który ma 100 litrów. Łącznie 300 litrów świeżej wody jest na tej jednostce. Moi drodzy, my się zbieramy już do odpływania. Hubert właśnie ściąga prąd, odłączył prąd w tym momencie. No, teraz kurczę, będzie problem, nie? Nie. Mamy ponton zawiązany tutaj, a tu jest, ponton, a tu jest, z tyłu jest taka niewielka wakista na prąd, gdzie chowamy kabel prądowy, więc odwiązujemy. No i tu jest taka mała wakista i tu prąd, właśnie kabel z prądem chowamy. Teraz już bez prądu. Tak, i już i od teraz jesteśmy bez prądu, więc będziemy wam pokazywać cały mechanizm tutaj EcoFlow, jaki tu jest zamontowany na łódce i jak można żyć w ogóle bez podłączenia się do prądu, do słupka prądowego. A propos naszego pirsu, on jest tutaj na takich kółeczkach i jak łódka sobie pracuje na wodzie, ona się tutaj przesuwa co chwilę prawo, lewo, to te kółeczka tutaj jeżdżą po pomoście i sobie reguluje się długość tutaj naszego mostu. A tu jest to przypięte do takiej, tu jest taki zaczep i to po prostu jest, zawsze pracuje rano. I to, czego się boję, czyli zawsze w tym miejscu jest takie lekkie ugięcie tego pirsu. I po prostu w tamtym miejscu to jest taki jeden taki moment, w którym jest taki czuk, i ja się zawsze tam strasznie boję, że wpadnę. Mateusz, ty jesteś odpowiedzialny za tamtą stronę? Nie,
Jak ten, podamy komendę, to będziesz spuścisz tą sumę rufową. I teraz zobacz, łódka ma długi trap. Długi trap. Jak my będziemy odpływać do przodu, musisz kontrolować ręką tą łódkę, tylko nie odpychać, tylko po prostu trzymać? Balansować. Okay. Balansować. Bo ten trap w którymś momencie on będzie bardzo blisko tej łódki i chodzi o to, żeby on nie dotknął i go tutaj nie przerysować, nie? Dokładnie. Okay. Czyli pierw zwalniamy cumy rufowe. A śledzisz na ten? Na mooringa do przodu? No czaj, mówiłaś dziewczyny, ja, bo wy jesteście słabe, ja będę mooringi, bo co mooringi, słuchajcie, takie. Ja do tego mooringa to chyba zaprzęgłem, że boję. Tylko nie płacz, że złamałaś paznokcia potem. Tak też płacił za naprawę. Gorzej jak palca. To idziecie z Madzią, tak? No. Dobra, no to wyjdziecie dziewczyny na dziób, a my z Hubertem ten. A oni się będą obijać. A my się będziemy obijać, my będziemy wypływać. Będą się siedzieć na krzesełkach i tylko kręcić kierownicą. Dokładnie. Hubert. To co? Do kokpitu? Mamy tutaj silniki Volvo Penta. W ogóle to jest keyless, cały system, więc kluczyki wystarczy, że leżą gdzieś tu na jachcie. Tutaj mamy zapłon silnika lewego. Już słychać. Prawego. Trochę się powentylują i zaraz odpalamy. Tutaj na przykład odpalimy sobie mapę. Będziemy widzieć. Cyk. Autopilot. I różne inne systemy, ale to wam opowiem później. Włączymy ster strumieniowy. Dobra. Jednak jest trochę wiatru chyba dzisiaj, nie? Trochę wiatru mamy. Tutaj mamy fajny system bardzo, joystick, więc co zrobimy joystickiem, to będzie robiła jednostka. No i co? No i zaraz będziemy wypływać, nie? No niech się chwilę powentyluje jeszcze i... I co? I kierunek Wrgada pierw, tak? Robimy Wrgadę na początek. Wrgadę, to masz tu wyspę taką. Poczekaj, gdzie jesteśmy? Tu. Dobra, to Wrgada jest tu gdzieś. Nie wiem, czy jest za daleko już. Granik. Tu jest Wrgada. Wiesz? Tu płyniemy. Tu. Tu płyniemy. Gdzie? To miejsce? Wiesz tu? Co? Tu gdzieś jest taka fajna piaszczysta plaża. No to na razie sobie ustawię tutaj. No, ustaw sobie w ogóle ten, no płyniemy. Tutaj się daje więcej opcji. Szukaj szlak automatyczny do tego miejsca, cyk, i autopilota nam zaraz wyznaczy, jak musimy płynąć. No i co, palasz? Płynimy? No to dawaj. Komendę proszę. Jeszcze nie. Dobra, obydwa silniki zaczęły pracować. Teraz tu klikamy docking. System docking. Żeby był joystick. Działa. Dobra. Tu mamy system trymów. Dobra, no to trzeba... No to czekaj. Ja powoli ten. Gabrysia, Mateusz, ty spuszczasz pierw. Tak, Mateusz pierwszy? Tak. Mhm. I kontrolujesz tamtą łódkę, tak? Balansujesz, żeby ten... Spuszczasz i sumę zabierasz do siebie. Gaba to samo. Dobra. Oddane. Asiula, spuszczasz mooringa. Ej, tam na dziobie nie jest ciasno. Nie, ale tam są ten. Nie, one są trochę na zero. Puszczone? Dobra. Powoli wypływasz. Powolutku, Hubert. Dobra, żeby ten mooring, wiesz, nie ten. Powolutku. W lewo. No i teraz ta rufa, widzicie? Ona jak będzie wykręcał, to ona będzie zachodziła tu i musimy kontrolować po prostu, żeby ten. Dobra. No i dawaj, skręcaj pomału. Tylko uważaj, bo to jest mooring, Hubert, to jest mooring, wiesz?
Tu jest mooring jeszcze. Powoli. Uważaj. Bo te mooringi tam, wiesz, mocno wystają, nie? No, ale elegancko poszło. No i zobaczcie, joystick tylko chodzi. Weź sobie ten, bo... No właśnie, odwróciłeś na fajnie. I tak samo tu, na tym łuku też ustawia się bardziej do prawej, wiesz? Jeszcze wam pokażę tu. Te dwa silniki to naprawdę już robią robotę. Jeszcze przypomnę, że płyniemy bardzo wolno, prawda? No i tu Marina Cornati. Tu jest stacja INA. Na wprost tam. Tam tankujemy łódź. Teraz jeżeli chodzi o paliwo, to tutaj do tej łódki wchodzi 700 litrów, około 700 litrów. I to powinno wystarczyć nam przy takiej swobodnej pływania, nie w ślizgu cały czas będziemy pływali, ale swobodnego pływania takiego rekreacyjnego, słuchajcie, kruzowego, to jest no do tygodnia czasu, nie? Do tygodnia czasu, 700 litrów. Dobra. Karaczka zamknięta. Tu mamy uchwyty na wędki. Ale jak pamiętacie, wędkować nie będziemy. Wędkować nie będziemy. Sub jest gotowy. Tu jest do niego wiosło. Więc mamy wszystko ten Thermomix. Słuchajcie, jest na gumowych nóżkach, nie pojedzie. Tam nigdzie ekspres to samo. Także mam nadzieję, że wszystko pozabezpieczane. Mateusz, jak tam poszło? Dobrze. Spoko, nie? Tak, jest. Ale dobrze. Tu szyberdach, za chwilę sobie odsuniemy, ale to za chwilę dopiero. No, a dziewczyny już tam. Pozmieniałem sobie trochę, bo Robert miał tu inne jednostki, bo Robert miał w węzłach. Ja nie lubię operować w węzłach, zmieniałem sobie na kilometry. Teraz 13 km na godzinę płyniemy, spalamy 9 litrów na te dwa silniki w totalu. To jest. W totalu, tak? W totalu, no. No to przyzwoicie, nie? 10 litrów na godzinę. Czyli 10 litrów na 13 km spalimy jakieś, plus minus. O. Litr na kilometr. Dokładnie, dokładnie. Ty, możemy to odsunąć, nie? Bo to będzie nam od wiatru ten... Daj Mateusz tą. No, także tak na początek, takich trochę informacji. Takie omówienie całej tej łodzi, to zrobię wam specjalny odcinek, gdzie wszystko po prostu od rufy na sam dziób, wszystkie kajuty, łazienki i tak dalej, wszystkie systemy wam opiszę, to będziecie to doskonale widzieć, nie? No, dokładnie, dokładnie. A w ogóle robi nam kilowat 35 teraz, panel z agregatem. No, tak, kilowat 35 nam daje prądu w tym momencie. A zużywamy czysto. Tak, a zużywamy. Takie systemy, wszystkie pompy wody, płotery, nie płotery, wszystkie zużywają 300 W, a generujemy 1300. No, także ten system w tej łodzi, który jest założony, naprawdę no chyba spełnia wszelkie oczekiwania, bo nawet można na postoju, słuchajcie, puścić sobie klimę, czy nie wiem, gotować w termomiksie obiad, nie korzystając w ogóle z agregatów. No i zobacz, teraz jesteśmy na naszym kursie nawigacji. Tutaj ta przerywana linia czarna pokazuje, że go trzymamy. Ustawiłem tutaj 147 stopni i będziemy trzymać ten kurs. Ja już mogę kierownicę puścić i tu po prostu siedzieć, a będziemy płynąć w danym kursie. No okej. Okay. Czyli panie kapitanie, czas na... Mamy 6 km do przepłynięcia, czyli trochę w takim... czyli pół godziny. No. Bo masz, płyniesz 13, godzinę, czyli masz pół godziny. Trochę się ten zamodałeś. No. No. Jeszcze jedna rzecz, że teraz na przykład jakbyśmy chcieli skorygować kurs, to nie kręcę kierownicą, bo kierownica jest zablokowana teraz. Musiałbym ją mocno szarpnąć i wtedy się wyłączy autopilot. Ale tutaj mamy takie pokrętło. Zobacz, jest 147, teraz 146 i ta łódka ten jeden stopień nam kurs skoryguje teraz. No i super. Fajne mechanizmy, nie? Fajne. Robi wrażenie. Robi wrażenie, musiało to chyba trochę kosztować. Ale jeszcze nie wiem, no bo płyniemy 10 minut. Nawet nie cało, ale na razie było przyjemnie w porcie, pomimo takiego
no wieje 30 na godzinę w porywach, do 35 na godzinę, no to wyszliśmy raczej bez problemu, nie? Tak. Pierwszy raz płynąłem łodzią, która ma dwa silniki, bo to też trochę się inaczej manewruje niż... Tak, trochę inaczej się pływa. Mhm. Teraz zobaczcie, bo nas... Nie, trzyma, 151 teraz zostawiłem. Pomyślałem, że nas znowu zrzuciło. Nie rzuci. Trochę. No właśnie widzę, że fajnie to działa. Sorry, jaram się. Ktoś, kto ma, no to pewnie ten. Są pewnie trzy tryby. Dla niego jest, to jest norma, nie? Są trzy tryby. Jeden jest taki luźny, że będziecie mogli płynąć bardziej w ten sposób. Jeden jest taki... No, że po prostu mniej, idzie w linii. Mniej was będzie. Ten, a trzeci jest regatowy, że się trzyma sztywno kursu i nawet leciutko nie dojdzie z niego. No, dokładnie. Mówiłaś, tak trochę jaram, ale pewnie większość z was ma łódki już jakby z tym systemem, więc dla was jest to normalne. No i tu też jest fajnie, że jak jest kabina tu zabudowana, no to przynajmniej mamy te drzwi tutaj z boku i można sobie wychodzić na skróty, nie trzeba iść, wiecie, do tyłu i tam dookoła przechodzić, także to jest fajne, nie? Fal całych zrobiło nam się tu gorąco, więc włączyliśmy sobie dwie klimatyzacje. Tu jest, ma wyrzut jedna klima, druga klima ma wyrzut tu za głową Matiego. I już wam pokażę, tutaj mamy panel EcoFlowa i pokazuje nam, że zużywamy 1,67 kW. A teraz do... O! Widzicie jak buja? A dajemy do baterii 1,40. I w takim ustawieniu jak obecnie przez 15 godzin będziemy mogli używać dwóch klimy i wszystkiego, co pobiera prąd na jednostce. A pokażę wam, bo wyłączę na przykład jedną klimę, jak się tam dostanę na dół. Bo jedna klima jest włączona w tym miejscu. Widzicie, jest ustawiona na 22 stopnie. Wyłączę ją. O. Dzięki za bujanie. Ale coś zrobię, muszę wiesz, przejść. Patrzcie się. Tak, dzisiaj na morzu. Na morzu jest dzisiaj trochę buja. A jak nie buja, to tata fal szuka. No. Dobra. Wyłączyliśmy jedną tą klimę i zużywa nam 1,11 kW. I możemy, no, już więcej dodajemy niż zużywamy, więc nieskończoność czasu możemy używać. Także. Ale dla tych, co nie wiedzą, to powiedz, że normalnie na łódce, jak płyniesz, to nie ma prądu 230, gdyby nie było takiego urządzenia. Albo agregatu. Tylko po prostu można korzystać z tego, co mamy z akumulatoru, prawda? Czyli na przykład 12 V, tak? Tak, dokładnie. No i... natomiast jeżeli urządzenie EcoFlow tu jest zainstalowane i Hubert potem wam pokaże, gdzie ono jest zainstalowane, jak w ogóle wygląda, no to mamy przez to prąd cały czas, czyli to jest takie, można powiedzieć, bateria energii, gdzie solary przekazują ją właśnie do tego banku energii, w ten sposób powiem. Tak. No i dzięki temu może mieć prąd 24 kW. Na dobę, dokładnie. I zobaczcie, tutaj na przykład mam gniazdko i tutaj ładuję sobie drona cały czas bez problemu żadnego. Ja teraz płynęliśmy właśnie za taką wyspę i jak możecie zobaczyć, za mną prawie nie ma żadnych fal, dlatego że wiatr jest od strony lądu, więc zasłoniliśmy się tą oto wyspą i jak widzicie, fale tutaj są już minimalne. Także jak gdzieś płyniecie, to pamiętajcie, żeby sobie to też właśnie tak zaplanować. Właśnie specjalnie płynęliśmy w to miejsce, żeby się uchronić przed tym wiatrem i żeby się gdzieś tu zaraz zatrzymać. Tutaj jest podobno gdzieś jakaś fajna plaża z piaskiem czy coś takiego, więc znajdziemy gdzieś zaraz jakieś miejsce, żeby się zatrzymać i trochę się pokąpiemy. No a tak jak widzicie, już nie buja, jest stabilnie, ładnie, słonecznie, ani chmurki nie mamy. Widoczność wspaniała dzisiaj i tylko widać jakieś kilka żaglówek, no bo już jest dosyć późno, jak chodzi o okres wakacyjny, nie? Bo końcówka września i tak to wygląda. Temperatura jeszcze dzisiaj 28 stopni,
dzisiaj będziemy mieli najcieplejszy dzień z całego wyjazdu. Od jutra ma spać do jakichś 26, coś takiego. No to zobaczymy jak będzie. Mam nadzieję, że na przykład słonecznie, bo jak będzie słońce, to to będzie najlepiej, nie? Z Hurgady rezygnujemy, płyniemy dalej w stronę Murteru, ponieważ jakby od tamtej strony wyspy widzieliście, od lądu jest wiatr, gdyby nas spychało mocno na wyspę, więc tą plażę piaszczystą zostawiamy na powrót, jak będziemy wracać z południa do naszej mariny. A teraz płyniemy w miarę tak za wysepkami, żeby te prądy były mniejsze i fale były mniejsze, nie? Słuchajcie, zatrzymaliśmy się w takiej pięknej zatoczce. No i chłopaki będą już tutaj skakać do wody. Pokaż się w tej masce. Gorąco. Gorąca? No to na trzy. Raz, dwa, trzy. A tata już tam pływa. Ja powiem, że kozak, woda jest kozak. Ja to bym stwierdziła, że taka do marsowania się nadająca. A co ty gadasz w ogóle? 24 stopnie to bitam. To co, Mati, skakujesz? No, trzeba przebrać. To przebieraj, Gacie. Takie tutaj mamy piękne miejsce. O, już tam Huberta widzicie. Coś tam chyba ogląda. Takie mamy widoczki. Super jest, co? Jeszcze do tego mamy piękną pogodę. Delikatnie nam tutaj wiatr wieje, widzicie, po mojej koszuli. Ale jest super. Powiem wam, że nie chciała nam się kotwica złapać. Dwa razy nam się łódka puściła, ale w końcu złapał Hubert, nie? No teraz chyba się. Jest okej. Okay. No jak szarpnie, to aż tu tak. No, czyli kilka podejść było. A widzieliście barany tu, na wyspie? Do 62 razy sztuka. Stoimy już dobre 40 minut. Ustawiłem tak na oko alarm kotwiczny i nie ruszamy się w ogóle. Także siadło nam za którymś razem. Tutaj stoją takie dwa katamarany. Tutaj stoją żaglóweczka z Polski. Pozdrawiamy. I tam jakaś inna żaglóweczka jeszcze. Tutaj jest taka laguna. I sobie siedzimy. Prąd się robi. Madzia je gruszkę. Nie? Dobra? Polski gruszka. Przepraszam. Gaba? Hello. No hello, hello. Co byś robiła? Kukurydzę gotuję. No i widzicie, i znowu wracamy do naszych urządzonek tutaj na łódce, że mamy prąd 230 i możemy... Nie wyrzucajcie tego grilla, dopóki nie będziecie tam mieć wody z nim. I możemy po prostu przygotować sobie danie i właśnie to robimy. Miał być jakiś obiad, ale nie będzie, ponieważ Asia mówi, że dzisiaj strajkuje, a nikomu się nie chce robić, więc będzie kukurydza. Będzie kukurydza. Ale kukurydza jest top, plus nie zaszkodzi trochę warzywek samych. Kalorii wstecznych. Mogą być wsteczne. Dobra. A słuchajcie, co do samej zatoki, bardzo fajne miejsce. Stoimy tu już chyba ze 3 godziny. I powiem wam, że popływaliśmy trochę i na supie i w ogóle tak, o, mewka. I powiem wam, że wiatr ustał i od razu zobaczcie, jak się morze uspokoiło. W ogóle nie ma fal. A na Murter mamy już niedaleko, bo na Murter mamy tam, jak te jachty żaglowe. Tam już widać, więc przelecimy momentalnie. Wam pokażę tą zatoczkę, jak ona się nazywa. Murwenjak. Dron cały? Przeżył. Udało się. Niesamowite. Będzie pan żył. Dobra. Będzie materiał dla widzów? Masz nadzieję, no to dobrze. Patrzcie się, jakiego mamy tutaj przyjaciela. Jedzenie wyjęłaś. Trzeba upolować. I leci. O! Wypierdzielaj! Hello! Cześć, Mewo. Cześć. I poleciała.
Partia kukurydzy z grilla nam się już ugotowała, już tutaj zajadamy. Oczywiście z masełką i solą. Z masełkiem. Z masełką. Lepiej brzmi. Z masełką. No próbuj, dawaj znać jak smakuje. Już kilka zjadłem, jestem spoko. Tylko takie gorące, że ciężko ugryźć. Ci powiem, też te grille na gorące gotują, nie? A tutaj Thermomix jeszcze chwilę pokazywał, jak przed chwilą sprawdzałam, więc jeszcze czekamy na drugą. I damy wam znać, jak smakuje kukurydza z pary. Hubert był ciekawy na przykład przed chwilą, jak to będzie, jaka jest różnica. No i minęła chwila, Thermomix już daje znać, że czas. I zaraz będziemy sprawdzać, co nam wyszło. No i super, teraz już jest idealna. Także wykładam i dojadamy. I tak nam mija dzionek. Pięknie. Dziewczyny się tu opalają. Hubert szuka właśnie Mariny w murterze. I gdzie jedziemy? Gdzie płyniemy? Akcji Marina Jezera. Dobra, ja idę kotwicę w tym momencie. Podniosę do góry. Ciągniesz kotwicę, to żeby była idealnie nad łódką. Żeby... Tak. Idealnie nad łódką. To mnie kapitan pouczył, że idealnie nad łódką musi być. Panie kapitanie! Trzeba nurkować. Co? Trzeba dzwonić po Ryśka. A co zrobię? No nic nie zrobię, tylko jest tak dociągnięta, że... Nie, to trzeba do przodu dać. No to daj do przodu, delikatnie. Jak się nie chciała zaczepić, to teraz się zaczepiła niesamowicie. Udało się w drugą stronę, po prostu trzeba w takiej sytuacji obrócić sobie łódkę i wtedy po prostu zazwyczaj kotwica puszcza, no a czasami jak nie puści, no to niestety trzeba nurkować. Pytanie, czy kotwica jest na dole? Nie, idzie pomału, bo już jest blisko. Pomału, bo jest blisko. To jest jeszcze taki specjalny ten. O. Jeszcze dodatkowo trzyma. Dobra, i teraz jeszcze tu mamy zabezpieczenie. Przepraszam, majtki dobrze wykonały robotę? No, raczej dobrze. Chociaż ja to wyciągnąłem, nie wiem tego. Ale z naszym pomysłem. Zasumowani. Hubert, muszę go pochwalić tutaj, bo zrobił wszystko perfekcyjnie. Także brawo dla kapitana. Słuchajcie, w komentarzach pogratulujcie, bo naprawdę jak na taką dużą łódkę, to za pierwszym razem i tak dalej. Asiula była z przodu z Madzią, czyli mooringi z przodu wyciągnięte, a Gaba z Mateuszem z tyłu. To ja dałam radę. Gratulacje. Gaba rzucała nawet cumę tutaj do bosmana. I się pochwalę, że to tata rzucił panu w twarz, a nie ja. Jak w twarz rzuciłem? Gdzie w twarz? Ale Marinka też bardzo fajna. Zachodzik, fajnie widać. No i znowu takie maleństwa stoją, tak w poprzednim porcie. Słuchajcie, zasada jest taka, że przypływamy, oddajemy dokumenty łódki tutaj bosmanowi. Bosman idzie i one są do odebrania w recepcji. Należy się udać do recepcji, opłacić. Nie wiem jeszcze jaka jest cena, bo to zobaczymy za chwilę. Natomiast wszystkie talety, talety są w cenie, czy na 24. Pisało, że w tym roku, w kwietniu była recenzja i było napisane, że liczyli 4 euro za metr. No to możliwe, że już jest też taki okres, jak był w kwietniu, więc no zobaczymy. No, no pewnie 4-5 euro za metr. 4-5 euro za metr pewnie, no dobra. No a w ogóle tu timelapse zleciał, jak żeśmy wpływali, także na pewno widzieliście, że bardzo fajne tereny. O! I stoją maleństwa wszędzie. Jak ci Hubert podoba prowadzenie tej łodzi w ogóle? No inaczej. Jakie doświadczenia? Fajnie. Po całym dniu? Ten joystick do wpłynięcia jest rewelacyjny, bo jak się ma dwa silniki, no to jeden się daje w przód, drugi się daje w tył, jak się chce skręcić i tak dalej. A jak masz joystick, to nie musisz myśleć, który w przód, który w tył. Wiadomo, jak ktoś ma doświadczenie, lata już i tak dalej, to ma to... obcykane już, nie? Obcykane, nie? Ale tak jak się pływa jednym silnikiem, wchodzi się na dwie, no to włączasz sobie
docking na joysticku, tylko prawo, lewo jak na kontrolerze. No i też kurs jest fajną rzeczą, nie? Autopilot jest właśnie, zastanawiam się, czy to jest fajne, czy nie, bo tak sobie teraz płynę, to jak płynęliśmy naszą łódką, no to chociaż się kierowało, nie? A tutaj włączasz tego autopilota, patrzysz co 5 minut, czy ci już alarm na zmianę kursu pika, czy jeszcze nie. Jak pika, no to przekręcasz pokrętełko 4 stopnie i idziesz dalej coś robić. Nie? A u nas to trzeba kierownicę cały czas i płynąć, i płynąć. No to już tak samochodami jest, nie? Ale tak samo na przykład my nie mamy klimy w łódce, a tu jest. I jak przyłapaliśmy się wczoraj na tym, że było mega gorąco, raczej no 28 stopni było, i jak włączyliśmy klimę w środku, to nagle wszyscy siedzieli w środku, a nie na zewnątrz. A normalnie byśmy siedzieli na zewnątrz, jakby nie było klimy, no nie? Także no tak, też ten, z udogodnieniami, no nie? A jak w ogóle ci się port podoba? Tu takie pierwsze wpłynięcie? Duży. No, i duży. Miałem, już nie wiedzieliśmy, gdzie mamy zadokować. Miałem już na radio wołać, żeby się zapytać, bo nie wiadomo, bo tu jest tych piersów i tak dalej tyle, że nie wiadomo z której strony nawet podpłynąć, żeby się też nie wrzucić tą łódką na płcizny jakieś albo gdzieś, gdzie będzie się trzeba mocno postarać, żeby stamtąd wypłynąć później. No ale w książce żeśmy sprawdzili, raczej płcizn nie było, natomiast na pewno jakbyś chciał skrótem lecieć tu tymi przesmykami, no to tam jest 1.5, 1.7, nie? No. Czyli małymi łódeczkami jak najbardziej tak, ale jak już coś większego macie, no to... Ale tu raczej głęboko, bo to nie wygląda wcale na... No tak, to wszystko jest 40 stóp, nie? No ta pierwsza jest może mniejsza trochę, tam 30, powiedzmy 29, 30 kilka, a te dwa duże to są 400 stopowe. Mega szerokie są, one mają tak. Ze 5 metrów. No z 5 metrów mają. No tak, już jest szeroka, bo ona ma ile? 4, 10, to już czuć tą szerokość tutaj, nie? Ale fajnie się pływa. Mega fajnie, zaraz bierzemy szlaucha, podpinamy i lecimy szyby, pokład cały, bo jest zasolony. Musimy zrobić... No tak, bo na początku było dużo, dużo fal, może było rozbujane, no to te fale po tej łódce, no cały, kurczę, całe... Wydają przez radio, Hubert! No bo jest radio wodne. No, także łódka jest cała spryskana, ale za chwilę ją umyjemy, każdy weźmie ten. Hubert, prąd podłączamy, czy stoimy bez prądu? Nie wiem, no zobaczymy, jak będziemy mieli, czy będziemy w ogóle mieli potrzebę, na razie nie ma. Na razie nie mamy potrzeby. No właśnie z tym rozwiązaniem EcoFlow jest super. Super, bo jednak tego prądu produkuje się mega dużo i jak najbardziej jego wystarcza. No i zaczęło się mycie. Szorowanie szyb. Łódkę trzeba po soli od razu umyć, bo potem się zbiera, to aż gruba jest. Jula, ale przyznaj, że trochę się bałaś. Nie. Nie bałaś się? Nie. Pogoda się wyrobiła, to uważam, że na tyle umiejętności mamy, żeby w takich warunkach bezbłędnie zaparkować. Zacumować, zaparkować, zadokować, dokładnie, ale fajny. Jogi, jesteś cudny. No powiem wam, że łazieneczki, toalety bardzo przyjemne, czyściutkie. Wystarczy taka przebitka, żeby się o tym dowiedzieć, nie? Także wychodzimy. Proszę, a tu prace trwają. Prace trwają, muza leci, klima leci. Klima leci? No to taka muza leci, że za dobrano jest. Dzień dobry. Ale tu dusno. Dzień dobry. Proszę. Kapitan się zmienił w kucharza. Jestem... Człowiek orkiestra. Jak widzicie, tutaj nam się kurczak już podsmaża, ziemniaki się gotują w Thermomixie, na waromie jest broku, także my to będziemy dalej smażyć i zaraz mam nadzieję, że dobre zjeść. Jeszcze wam pokażę teraz, bo świeci się światło i tak wygląda tutaj oświetlenie tej części takiej zamkniętej. No jak smakuje? 10 jest bardzo dobra. Zarobiaste. Tak wygląda, jeszcze mamy do tego sosik czosnkowy. My się bierzemy za jedzenie, na dzisiaj to tyle. Jak się podobało, a mam nadzieję, że się podobało, bo się staraliśmy, to dajcie łapkę w górę, jak kto nie subskrybuje, to możecie kliknąć subskrypcję, będziecie otrzymywać powiadomienia, jak wydamy nowy materiał. No i co, do jutra, cześć.